Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Może rozpoznajecie miejsce. To jest Bischofsheim, niedaleko tutaj przy wiadukcie autostrady numer 60. Pierwsze co widzicie to tamten Stadler Euro Dual, który stoi. Właśnie jego już tam spotkałem, z bardzo fajną okleiną. Zapewne przejdę sobie jeszcze raz zrobić zdjęcie. Stoi teraz sam, wcześniej stał w towarzystwie, zdaje się, cóż tam takiego było, był Trax i jeszcze coś innego w podobnych okleinach. Teraz samotnie w zieleni podejdę zrobić zdjęcia. To nie tylko. Nic się nie wyświetla na semaforach, natomiast stoją jeszcze dwa Vectrony wygaszone. Tamten z tyłu to Beacon Rail, numerek do ściągnięcia, a tutaj bliżej RTB Cargo, też z fajną okleiną i też podejdę sobie bliżej zrobić sobie na spokojne zdjęcia. Słońca dzisiaj nie ma, jest pochmurny dzień, ale dzięki temu przynajmniej nie będę miał przypalonych kolorów. W sumie to nawet mnie to cieszy. No i tak zapowiada się poranek. Już coś do sfotografowania mam. W takim razie, skoro jest cisza, spokój, myślę, że po prostu za moment będzie jechał któryś z Alstomów, znaczy któryś z pociągów tu łączących Mainz, Wiesbaden, bliżej za Schaffenburgiem, z Darmstadt, taki, którym tydzień temu jechałem, dlatego jest cisza. Chociaż chciałbym, żeby to był właśnie tylko ten powód, ale to o tym się przekonam w przeciągu najbliższych 2 godzin. No i oto już podszedłem do Stadlera. 2159, 247, tak mi się wydaje, że już widziałem tą sztukę, właśnie tą efektowną okleinę z portem, gdzieś tam z zielenią, z widokiem gór, czego my tu nie mamy. Na jednym obrazku sporo jest, ale najfajniejsze, że mamy całkiem sympatyczną lokomotywę, której zdjęcia można sobie spokojnie, bezstresowo zrobić. I tym samym robię. Podjechała mi jedna lokomotywa Trax BLS Cargo, ale to nie jest aż tak interesujące, na to miałbym jeszcze czas. Tak naprawdę bardziej interesujące jest to, co się dzieje dalej. Tam ktoś przyszedł do Vectrona, do tego Vectrona Beacon Rail, i odpaliła się cała procedura, nie wiem, sprawdzenia lokomotywy. Nagle jak choinka zaczął ten Vectron wszystkimi światłami tutaj migać, wszystkie po kolei się zapaliły, krótkie, długie, czerwone, cokolwiek tam na pokładzie było. I no właśnie, no i pewnie maszynista wsiadł, jest w środku. I pewnie też przejazd tego pociągu, myślę, że uda mi się sfotografować. No a sam Trax BLS Cargo, czyli alpiniści, i tu też chyba muszę się przejść, bo zależy, będzie wolno jechał na dobrych zdjęciach tej okleiny, bardzo efektowna, znamy ją z Vectronów, znamy ją z Traxów. Ten stoi. Dlaczego nie może wjechać na tor? Podejrzewam, że tutaj właśnie tą linią będzie coś za moment jechało. On na swoją kolejkę poczeka. Także podejdę gdzieś sobie indziej, w jakieś fajniejsze miejsce. Tak się tylko zatrzymałem dosłownie tuż pod wiaduktem po to, aby złapać tą sekwencję świateł włączanych różnych w Siemensie, ale to niestety z tej odległości to może ja Wam opowiadam, a nie za dużo widzieliście. Sam później zobaczę, ile widać. Zresztą też całej sekwencji nie złapałem niestety. Dziwna sprawa, wszystko stoi. Podjechał tutaj ten pociąg i on też stoi. RE485010, jeden z maszynistów wyszedł i poszedł. I to poszedł gdzieś dalej. Czy jest ktoś drugi? No myślę, że jest. Jakby nie było, lokomotywa zostawiona pod prądem. Także i tamten Vectron dalej już w pełni rozpalony. Pantograf w górze, mówię rozpalony, no pod prądem. Także tak to wygląda. I tu nie Vectron zdaje się, tylko Smartron RTB Cargo, zaraz sobie go zobaczę w przybliżeniu, bo tego tak nie widać. Nie, Vectron 193810 RTB Cargo, to już sobie aparatem zobaczyłem. Taki spokojny obrazek.
Czemu nie jadą? Nie mam zielonego pojęcia. Tych Alstomów nie ma, już minęło dobre 15 minut, a tu ruchu w praktyce żadnego. I teraz też mam okazję Wam pokazać tutaj tego Vectrona RTB Cargo. Również ma efektowne okleiny, wynajęty od Railpoolu i tu z takim fajnym, z fajną grafiką z miasta, z austriackiego miasta Salzburg. Mamy, nie byłem, chociaż nie byłem kiedyś, ale jedynie przejazdem autostradą w Salzburgu. Rysunek katedry i właśnie Hohenzalzburg, czyli jakaś twierdza, zamek pewnie górujący nad miastem. Byłem dawno, nie zwracałem uwagi, nie pamiętam. Okleina efektowna już do samego tamtego Siemensa, Beacon Rail, nie będę podchodził, ściągnę sobie stąd jego numerek. On, myślę, że koło mnie przejedzie, X4E650. Taki ma numerek, przyjdzie na niego czas złowić go w obiektyw podczas jazdy, a teraz tu ten Vectron RTB Cargo. I pojawił się w końcu sygnał na semaforze, to oznacza, że na 90% odjedzie, tutaj może przysnął, odjedzie Trax. Możliwość też jest taka, że coś z boku tam jedzie i to dla niego jest zostawiona droga, że na bocznym torze coś się pojawi. W każdym bądź razie z tyłu już jest zielone światło, a już zacząłem się bać, co to ma znaczyć, czy tutaj dzisiaj żadnego ruchu nie będzie. Szansa jeszcze jest na Siemensa, na Vectrona. On w sumie też mógłby bezpośrednio z tego toru wjechać. Nie widzę tutaj najbliższych rozjazdów, co tam jest na nich, jak są ustawione. Także w sumie każdy z tych obu pociągów mógłby ruszyć. A wydaje się, że coś jedzie. Tak, pojawiło się coś innego. To jest to, właśnie, to jest te 10%, bo powiedziałem 90%, że to pojedzie ten Trax, a nie, tu mamy innego Traxa ze składem mieszanym. Pierwszy przejazd dzisiejszego poranka w końcu jest. ...185-021. Trochę kontenerów, cysterny, platforma KS i to jakaś stara, zmurszała, kryte, plandeki, no, całkiem sympatyczna mieszanka. Węglarki nawet się trafiły, ale słomoczą. Tak, moje psisko buszuje tutaj w chwastach. No i dobrze. No i tak, z tamtym przejazdem w końcu ruch się odblokował. Tu już zasuwa mi z jednej strony skład prowadzony Vectronem towarowy. Za chwilę z tyłu, ale nie będę przekręcał aparatu na niego. Minie nas Alstom Coradia Continental i tu jest, proszę bardzo, jakiś Piercer, który... ...193-108. No mam nadzieję, że udało mi się jakieś przyzwoite zrobić zdjęcia,
tego Vectrona, bo akurat mijał mi się tutaj ten. Tamtym pociągiem. Skład został wyhamowany dopiero co pojechał tamten Trax, także to wszystko naraz, ale już jedzie dalej chyba. Wyhamował, jedzie dalej. Tak, toczy się wolniutko, mamy okazję obejrzeć doskonale wagony. Zrobić sobie zdjęcia. I już toczy się dalej. Platformy chłopak. Zarejestrowane w Szwajcarii. Różnego typu. No i przejazd już prawie za nami. To już się uspokoiłem, bo bałem się, że coś się stało i nic nie będzie jeździło. Na szczęście jeździ. No i tym razem następuje coś, co nastąpić musiało, czyli przejazd kolejnego lokalnego pociągu. Te się tu mijają, a jak przejedzie, to będzie ruch, jak powinien być już, myślę. ET-187 chyba naprawdę szybko przemknął. W moim kierunku zbliża już się pociąg z drugiej strony. Myślę, że już mogę oko kamery na niego skierować. On się zaraz tu pojawi pod wiaduktem. Nabiera prędkości. O, tu koło mnie, słyszeliście pewnie, przestawił się właśnie. Przestawiła się zwrotnica w rozjeździe. On tam stał przez moment, także musi się rozpędzić. Chyba Vectron. Wydaje się srebrny, albo Raypool, albo może znowu jakiś szwajcarski. A ja nie mogę się doczekać, jestem strasznie niecierpliwy i już go ściągnę sobie aparatem. Tak, Vectron na pewno, Raypool. Tak, już go dużo więcej widać. Zaraz będzie na wysokości Stadlera. Zwykły, niestety. Żadnej okleiny z boku nie widzę. No, teraz to już za moment koło nas przejedzie. A nie, 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 nie. Mamy okleinę. Express 193-100. Jednorodne naczepy Mars Logistics. Wagony MFD Rail, ale także kolei luksemburskich, CFL Multimodal, Gatik, Waskoza, calutka mieszanka. A tu CFL Cargo. Wszystko wskazuje na to, że pociąg pojedzie do Luksemburga. I właśnie przejechał koło nas ostatni wagon.
Ruch jest, to najważniejsze. I teraz mam ciekawą sytuację, bo z tamtego kierunku spodziewam się, że coś pojedzie. Raczej nie ruszy, bo już by ruszyło. A tu z tej strony mamy traksa trzeciego, zdaje się. No i właśnie, cóż to takiego będzie? Z tej drugiej strony. A tu jest całkiem fajny skład. Lubię te wagony. Właśnie, czy z samochodami, czy z komponentami automoto, wagony te grafitowo-żółte, jak zawsze jednorodny skład. Tym bardziej się na niego cieszę. Powolutku, Lineas chyba ten Trax, nie trzeci, tylko zwykły. 186 455. A z drugiej strony jedzie, no i niestety nie zobaczymy go, Vectron Railpool. Będzie szczelnie zasłonięty przez ten pociąg. Ten jedzie na tyle wolno, że tamten zdąży już. Jak pokażę wam tego Vectrona, to chyba, jak go zobaczymy, to chyba już będzie pod wiaduktem albo za wiaduktem, bo właśnie nas minął. Także będzie za wiaduktem. Numerek tego Vectrona pewnie pozostanie dla mnie nieznany. No niestety. Tu by się przydał teraz dron. I teraz zacznie się gdzieś tam pojawiać. O, jest. Dokładnie. Tak jak powiedziałem, za wiaduktem. I spod takiego kąta, że mimo, że przybliżyłem sobie, wypełnił mi całą klatkę obraz lokomotywy, to jednak nie ma szans na to, żeby odczytać jego numer. No proszę bardzo, jaki podobny. Można by powiedzieć, że zawrócił na rondzie, bo to niemalże identyczny skład Mars Logistics kolei luksemburskich. Wyglądało, jakby Vectron obwieścił swój odjazd. Światło na semaforze przybrało kolor zielony. No i pytanie, czy rzeczywiście ruszy któraś z tych lokomotyw, czy tam gdzieś zaraz między nimi, za nimi coś się pojawi. Staram się przyjrzeć, gdzieś zobaczyć patyki pantografów za wagonami. Nic nie widzę. Może one są gdzieś daleko najzwyczajniej. A może po prostu maszyniści gdzieś tu przysnęli? Nie, chyba mało prawdopodobne. Coś powinno się za moment gdzieś wyłonić. To też jest właśnie takie ciekawe doświadczenie. Rzucanie okiem co chwila gdzieś tam nad dachami wagonów. Czy się wychwyci gdzieś róg? Oto maszynista wsiada do Traxa. Nie. Nie zdecydował się wsiąść. No stoję poza tamtymi semaforami. Gdybym stał bliżej, to bym widział, cóż takiego się na nich wyświetla, cóż takiego jest zapowiedziane, na którym torze coś przejedzie. No ale tu mi wygodnie stanąć. Cały czas czekam i liczę na dobre zdjęcia, na lepsze zdjęcia tego Traxa. Ale muszę się uzbroić chyba jeszcze trochę w cierpliwość, chociaż maszynista wsiadł, czy zamierza odjechać. Dobrze by było, bo dosyć dużo mi ten pociąg zasłania widoku. Też chciałbym jeszcze jedne zdjęcia wykonać tego Vectrona RTB Cargo, ale właśnie na tle zieleni, którą w tej chwili przysłania. No, już sprawa się rozwiązała. ELL Vectron. Czy jest jakieś logo z boku? Wydaje się, że coś jest. A może to zwykły brud? Chyba zwykły brud. Było logo. Locomotion chyba było logo. Albo jeszcze coś innego.
193 220. Klasyczny przykład lokomotywy właśnie z Pulu, która jest wynajmowana do różnych podmiotów. Jeżdżą takowe i dla kolei holenderskich, i dla RegioJet, i dla kolei czeskich, dla kolei litewskich od niedawna. Cała Europa zaopatruje się w LL. No ale jak wiemy, nie tylko LL, także i RailPool, także i Beacon Rail, i RLP. Są to dosyć silne przedsiębiorstwa, zresztą i też nasz rodzimy Cargo Unit. Silne przedsiębiorstwa, które w zasadzie od Siemensa odbierają bardzo dużo lokomotyw, zamawiają bardzo dużo lokomotyw. No, tak ten biznes w obecnych czasach, w czasach epoki 6 B polskiej modelarskiej wygląda. No i mamy jeszcze jeden pociąg i tu jest coś, jakaś ciekawostka. Może to są lokomotywy luzem. Z układu świateł wydaje się, że to jest Bombardier Trax. Raczej coś krótkiego. Ha, coś, co musiało się właśnie tam zatrzymać. Nie ma tak szybko. No i fajnie. Jeśli to są lokomotywy luzem, bo wydawało mi się, że to było coś dłuższego jak pojedyncza lokomotywa, to o tyle fajnie, że jak się zatrzyma, będzie musiała tu dużo wolniej jechać. Zrobię lepsze zdjęcia. No myślę, że będzie trzeba... O nie, już szybciutko się zmieniły. Chyba dwie lokomotywy, a może trzy. Typuję na HSL Logistics, chociaż może to być też szwedzki Hector, ale bardziej HSL. Już się tak naprawdę zaświeciło światło na semaforze i... A nie, szwedzki Hector. Hector Rail. Jeszcze sobie ściągnę aparatem, to będę miał pewność. Tak. 100%. Także mamy szwedzkie lokomotywy. Co prawda to te szwedzkie lokomotywy do ruchu gdzieś tutaj na terenie Niemiec. Nie jest to taki typowy szwedzki tabor. Ale zawsze to coś. W odpowiedni katalog na dysku można wrzucić pod lokomotywy szwedzkie. Te lokomotywy mają też najczęściej podwójną numerację. Jedno to jest EVN niemieckie, gdzieś zarejestrowane, a drugie to już w numeracji szwedzkiej. Ale to myślę, że spokojnie sobie jeszcze poczekamy na te lokomotywy chwilę. I powolutku ruszyły, może nawet ze 3 sztuki. No i tu już aż się gotuje, żeby je sfotografować, żeby nie zepsuć zdjęcia, przede wszystkim złapać wszystkie numerki. Czasami spotykam z pociągami raz na jakiś czas, więc tym chętniej teraz je sfotografuję. Jednak chyba dwie tylko. Tak, dwie. ...241-008, to jest numer oczywiście szwedzki. Pierwsza lokomotywa. Drugą za moment zobaczymy. Many Penny, pierwsza. Kenobi, 241-001. I to właśnie lubię w tej filmie Hector Rail, że oni nadają zawsze śmieszne nazwy. Tu mamy dwie nazwy filmowe. Z reguły są chyba nawet filmowe. Nie pamiętam przykładów, ale zwróciłem uwagę już wcześniej. Money Penny 008. No to w takim razie pytanie, jaki miał przydomek numer 007. To sprawdzenie w internecie. I Kenobi. Oczywiście chodzi o słynnego Obi-Wana. I w końcu odjeżdżają alpiniści. Bardzo mnie to cieszy.
Mam też wreszcie porządne zdjęcia tej lokomotywy. Zwykle ją gdzieś tam z daleka i żałowałem, że znowu się nie udało, znowu się nie udało. Teraz nie mam co narzekać. Teraz jest tak, jak powinno być. I czym prędzej pójdę zrobić sobie zdjęcia Vectrona po odjeździe tutaj tego pociągu, dopóki nic tam innego go nie przysłoni. O, tu wagony wyglądające na nowe, chłopak właśnie te nowiusieńkie, czyste, mimo że w szarym malowaniu to wyraźnie się odróżniają od tych na przykład, co teraz widzimy. Tego samego typu EU wagon. No i właśnie pociąg odjechał. To ja czym prędzej jeszcze raz do Vectrona. I tak wygląda z tej strony. Zupełnie się wyluzowałem, że teraz mogłem sobie zrobić zdjęcia. Kto wie, czy za moment też nie odjedzie i drugi z pociągów, czyli ten z Vectronem. Wszystko na to wskazuje. Na semaforze jest już zielone światło. Tam dalej tylko nic nie widać. Tu już jest coś, co może za moment puści, albo coś innego może z tyłu nadjedzie. Wydaje mi się jednak, że jest to przy torze, przy tym, przy którym stoi ten Vectron. O i tak, i dalej też już się pojawiło zielone światło tam. Czyli co by nie było, za moment jakiś pociąg przejedzie, ja stawiałbym na tego Vectrona. Tym samym by się tu mocno rozluźniło. No to jeszcze jedno zdjęcie tej lokomotywy i idę w jakieś inne miejsce zapolować na ten inny pociąg, który za moment przejedzie. No i jest Vectron Beacon Rail, ale jednak inny. Merz Italia, zdaje się. ...193 710. 140 lat e-mobilności z taką trochę okolicznościową okleiną, aczkolwiek wobec tego, co się da czasami zauważyć przy torach, no biedną, jak tu, co tu dużo mówić. Fajny, spokojny bieg tego pociągu, bez hałasu, szum. A zdjęcia zrobiłem tutaj przy tym Vectronie. Niewypoziomowany statyw, ale to go postawiłem w ostatniej chwili. Spodziewam się kolejnego pociągu z tamtej strony. Jest, ale dziwadło, dziwne malowanie. Chyba Vectron najzwyklejszy, ale w dosyć jasnym, białym malowaniu. I to z tego miejsca akurat będzie chyba ostatni przejazd pociągu. Chyba że jeszcze coś dziwnego się trafi, zanim zdążę się zapakować do samochodu. To chyba jest TX Logistics. Natomiast na pewno nie jest to ostatni pociąg w tym odcinku, także nie martwcie się, jednak czas tu na to miejsce dla mnie powoli się kończy. Fantastyczny Vectron. ...193 997. Piękna okleina, zdecydowanie najładniejszy w dzisiejszym odcinku, chociaż absolutnie nie mogę narzekać. Zaledwie jeden czerwony trak jechał. Jak oglądacie te filmy, to
pewnie zauważyliście, że czasami kompletnie zdominowały takie lokomotywy odcinek. A tu mamy i RTB Cargo, i była lokomotywa BLS, i teraz ta, i trafił się LL, i SBB Cargo, naprawdę całkiem urozmaicone te lokomotywy, i to mnie cieszy, dlatego też lubię to miejsce, dlatego też w sobotnie poranki tak chętnie przyjeżdżam tu do Bischofsheim, bo jest po co, bo naprawdę tak jak teraz wystarczy, jestem tu jakieś półtorej godziny, może troszeczkę więcej, i sporo przejechało, ale tak jak powiedziałem, czas się kończy, nic nie trwa wiecznie, stąd z Bischofsheim na razie to tyle. I jestem w innym miejscu, w okolicach Grossgerau, na jakimś fajnym moście kolejowym. Niestety są barierki, ponad barierkami ciężko cokolwiek pokazać. Nie za bardzo miałem jak rozłożyć statyw. Pociągi ICE, tego się można tutaj spodziewać. IC4, proszę bardzo, jakiś jedzie. Fajny plener. 90001, czyli nie wiem, czy kiedykolwiek już go spotkałem. To jest pierwszy z pociągów ICE4. No i dobra, pojechał. Tego złapałem na szybciutko, bo wbiegłem na wiadukt. Muszę na spokojnie rozejrzeć się, rozpatrzeć, co tu można, jak tu się można ustawić, w razie czego na dole, może z widokiem na most, ale tego czasu naprawdę za dużo nie mam. Też gdzieś tutaj może z 15, góra 20 minut postoję. Kiedy już się spokojnie ustawiłem, to przyjeżdża S-Bahn, tego się nie spodziewałem, nie po to się tutaj fatygowałem, żeby akurat fotografować S-Bahny, no ale skoro jedzie, to czemu nie? Chyba 430, tak mi się wydaje. Zaraz to sobie zobaczymy, bliżej dwie. 430, 304. I druga. Druga to była, chyba złapałem ją z drugiej strony na zdjęciu. Prawdopodobnie to było tak, 806, czyli 306. 304 i 306. Za moment przyjedzie drugi S-Bahn, tym razem nie 430, coś starszego, 425, pojedynczy pociąg, 037. Żaden rarytas oczywiście dla mnie, no ale mam jakiś swój cel, dlaczego akurat tutaj przyjechałem. Grossgerau leży stosunkowo niedaleko Bischofsheim. Też jestem stosunkowo niedaleko miejsca, gdzie krzyżują się linie kolejowe. Nawet oglądałem to miejsce na Google i się zastanawiałem, czy pojechać, czy nie pojechać, ale w takie miejsce to musiałbym z dronem, którego nie mam i z którym też nie za bardzo wolno, ale gdzieś tam z odległości, z góry byłoby na pewno fajnie widać, jak na przykład by w jednym momencie może, na pewno mi się wydaje, że nie jest to jakaś super rzadka sytuacja, jakby się tutaj gdzieś takie pociągi no krzyżowały w sumie, tylko nie właśnie w pojęciu kolejowym, krzyżowanie pociągów nie na linii jednotorowej, tylko po prostu na wiadukcie, gdzieś jeden by przejechał dołem, drugi górą. Także tak by to można było tutaj zobaczyć. Ja jednak zdecydowałem się na to miejsce w zieleni, w plenerze, na tym mi zależało tutaj. Fajnie z góry widać, z dołu może też. Gorzej, że wjechać tutaj to no, za bardzo nie można. Niby wiadukt drogowy nad koleją, ale de facto dojazd jest utrudniony, że tak powiem. Za to wynagradza fajny widok. Pytanie, jak wygląda sam wiadukt z dołu. Może jeszcze kiedyś w to miejsce przyjadę. Tak, po prostu chciałem spróbować. Niedaleko byłem, no to mówię, w sumie czemu nie. I mam to, po co przyjechałem. Na szczęście nie jedzie za szybko, choć może szybko.
No właśnie. Szwajcarski pociąg, jaki? Oto pytanie. Na to pytanie chyba będzie ciężko udzielić odpowiedzi. Spod tego kąta zachciało mi się być na górze. Tutaj spod tego kąta ciężko będzie odczytać numer, czy na filmie, czy na zdjęciach. Może mi się nie udać, ale co by nie było, szwajcarskie pendolino to chyba najprawdopodobniej było. Zaraz jeszcze spojrzę na zdjęciach, czy to pendolino, czy giruno. Zdjęcia fajne, ale bez numerku. Wszystko wskazuje na to, że to było pendolino. No dobra, zdjęcia sobie pooglądam później w komputerze. Już przy powiększeniu może coś będzie widać no i nic więcej w tym momencie nie wymyślę. Przyjechał od strony Frankfurtu w kierunku oczywiście południowym, od grudniowego rozkładu jazdy jeździ. Będę musiał jeszcze na ten pociąg zapolować, ale może w tym miejscu chyba jednak powinienem być niżej pod wiaduktem. Byłoby miejsce, gdzie stanąć. Też byłoby fajnie. Także może kolejnym razem, a teraz też w sumie ujęcia całkiem fajne powinny wyjść. I to była ostatnia scena w tym filmie. To był ten bonus do towarowych pociągów z Bischofsheim, czyli pociąg IC4 plus ten szwajcarski pociąg kolej dużych prędkości. No a S-bany trudno wpadły. Jeszcze coś będziemy mieć. To już dwupokładowy 400, ten co jeździ do Mannheim. Nigdy nie pamiętam, czy to jest 445, czy 446. Już nie będę zmieniał tutaj stanowiska. Widzę go z drugiej strony, więc zrobię pierwszą jednostkę z przodu. Poczekajcie. Zrobiłem sobie zdjęcie i to teraz druga, 446017. Chyba się tego nigdy nie nauczę, które dokąd jeżdżą. Jedna linia to jest właśnie do Mannheim, to są 446, a ta to jest Main Spessart Express, a druga to jest 445, która jeździ gdzieś tam chyba do Würzburga, coś tam z Bawarią związane, albo jeszcze jakiś tam Franken, nie Franken, pozapominałem to wszystko. Człowiek patrzy się na te napisy, one w jakiś sposób wbijają się w pamięć, ale kiedy na żądanie, na życzenie chce sobie coś takiego wyciągnąć z pamięci, to pomroczność jasna. I tym przejazdem już zakończę tą relację. Jeszcze tylko na mapie Wam oczywiście tradycyjnie scenę pokażę, a póki co to na razie żegnam się z Wami, cześć. Witam Was w komentarzu do materiału, który zobaczyliście. Teraz tak, szybciutko, właśnie ciężko mi trochę zebrać myśli. Nagrywam ten materiał parę tygodni po tamtym czasie. No pamiętam, gdzie byłem, wystarczy obejrzeć zdjęcia i wszystko się przypomina. To jednak być może gdzieś pewnych rzeczy nie do końca pamiętam. Coś, co może sugerowałem podczas filmu, że o czymś opowiem, coś poruszę, a jednak nie. To opowiem tylko i wyłącznie o miejscach. To jest miejsce, w którym w tym roku byłem już kilka razy. Może ta liczba zbliża się nawet do 10, więc nawet jeśli 10 filmów nie było, to możecie się tylu spodziewać. Lubię to miejsce, podoba mi się, względnie wychodzi to z krajobrazem, a przede wszystkim wychodzi z pociągami. 1,5 godziny, 2 godziny, 3 godziny i mam materiał na odcinek. To mnie po prostu cieszy. Mało tego, mam też fajny materiał zdjęciowy, ciągle coś nowego. Z każdego wyjazdu przywożę przynajmniej minimum parę sztuk zdjęć lokomotyw.
których wcześniej zwyczajnie nie widziałem, nie miałem w kolekcji. Mało tego, to są bardzo często całkiem ciekawe malowania, okolicznościowe i tak dalej, i tym bardziej to wszystko rajcuje. No dobra, to byłem tu i więcej o tym nie będę opowiadał. Pokażę to jeszcze na Open Railway Map. Ciągle mam tutaj temacik, ciągle zapominam bliżej się zapoznać z całym tym układem torowym, tak naprawdę z każdym torem i tak dalej, ale może do szczęścia nie jest mi to potrzebne, więc sobie to zostawię. Tego dnia, tej soboty, mój młodszy, który był ze mną, stwierdził, że fajnie by było jeszcze zapolować na szwajcarskie pendolino. Znalazł mi godzinę, znalazł mi trasę, którą będzie ten pociąg jechał. Stąd nie zostało mi nic innego, jak przystać na ten pomysł i przenieść się w odpowiednim czasie, w odpowiednie miejsce, żeby takowe zdjęcia zrobić. To dokładnie zrobiłem. Pociąg miał jechać tą trasą, tutaj odcinkiem Ridban, odcinkiem, który obecnie, jak to oglądacie, znajduje się w remoncie. Jest to, jak DB określało, jak się powszechnie mówi, jeden z najbardziej obciążonych odcinków sieci kolejowej w Niemczech i z tego względu robią wielkie ajwaj, że ma być remontowane. I ja, gdzie ja się udałem? Gdzieś tu, w tych okolicach, wytypowałem miejsce z mapy Google i tu może właśnie warto wziąć już mapę Google, nie Open Railway Map, dokładnie samo skrzyżowanie. Może kiedyś odwiedzę, chociaż ciężko jest. Są tam jakieś pola, może kiedyś spróbuję gdzieś wymacać jakieś miejsce, gdzie warto stanąć i filmować pociągi jadące i tu, i tu. Natomiast tu w przypadku polowania na ten pociąg, no, poddałem się temu, co i tu widać. O, proszę bardzo, mamy Eisenbahnbrücke, szybciutko klikamy, jest dostępne, ktoś robił zdjęcia, z tych zdjęć względnie to fajnie widać. O, zachęcony tym pojechałem na miejsce i rzeczywiście źle nie było. Co prawda wjazd tutaj samochodem, no to taki troszeczkę naciągany, wjechać tam nie można było i w razie czego musiałbym się gęsto tłumaczyć i musiałbym liczyć na to, że ktoś miałby zrozumienie dla mojej pasji. No, co by nie było, wjechałem tam w środku lasu spokojnie i rzeczywiście widok fajny w obie strony, choć może lepiej bym zrobił, gdybym z wiaduktu szedł i przy samej stanął przy samej linii kolejowej. Także to jest to drugie miejsce przy Ridban. Dojechałem tu w jakiś sposób, no, wiadukt na jakiejś drodze leśnej, aż niewiarygodne, że dla drogi o takim małym znaczeniu wybudowany wiadukt, ale myślę, że to jest jakiś element starszej infrastruktury i tyle, która teraz została wyłączona z ruchu. Jak jest, może ktoś z Was to wie. To jest to drugie miejsce, to jeszcze chciałem pokazać i to w zasadzie wszystko w tym komentarzu, co chciałem Wam pokazać. Dziękuję Wam za obejrzenie materiału, zapraszam do oglądania innych filmów na kanale. Jeszcze na pewno sporo ciekawych materiałów będzie. To dziękuję, życzę Wam miłej soboty. Cześć!